Witam Was w pierwszym odcinku mojej nowej serii Live Fast and Prosper, w której chciałbym inspirować Was do kreatywności oraz realizowania swoich pasji. Dzisiaj moim gościem jest legendarny współtwórca łódzkiej muzyki Underground, działający od ponad 20 lat DJ i producent muzyki elektronicznej, organizator największych imprez rave w Polsce, DJ Tornado. Witam. Witam. Cześć. Cześć. Przed przystąpieniem do wywiadu chciałbym przytoczyć taką króciutką historię, która przydarzyła się 20 lat temu. Bydgoszcz, rok 1995, zaraz po skończeniu roku szkolnego. W gazecie przeczytałem, że Łódź jest polską stolicą techno. Zdecydowaliśmy się odwiedzić Łódź i po przybyciu na Piotrkowską zaczęliśmy się rozglądać za jakimiś młodymi ludźmi. Spotkaliśmy jakąś grupę ludzi, spytaliśmy się, gdzie dzieje się jakaś impreza. Oni takim znudzonym wzrokiem, znudzonymi gestami powiedzieli tam, gdzieś w podwórku. Tak jakby po prostu imprezy w Łodzi działy się codziennie. Po wejściu okazało się, że to jest impreza nad gołym niebem, na podwórku pomiędzy łódzkimi kamienicami. Około 2000 ludzi prawdopodobnie tańczących, z podestami na tancerki, lasery, najlepszej jakości lasery, balony podwieszone pod sufit. Nie spodziewaliśmy się w ogóle, że to będzie taka impreza, że w Polsce odbywają się imprezy na tak wysokim poziomie. Czy możesz mi powiedzieć, czy byłeś na tej imprezie, czy co w ogóle robiłeś w tamtym czasie? Jak w ogóle to wyglądało? W tamtym czasie byłem już DJ-em, to fakt, ale jeszcze nie byłem DJ-em tak zwanej muzyki techno, ogólnie pojętej, jak to można powiedzieć. Ja w tym czasie byłem studentem Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemii Spożywczej i byłem DJ-em dyskotekowym. Grałem po prostu na dyskotekach. Techno. DJ nie grali techno w dyskotekach, tak, także to tak, już to był tak poziom wyżej niż gdzie indziej w tak, Polsce. To były właśnie lata 90., kiedy Eurotechno zaczęło ewoluować właśnie w house właśnie w to techno tak zwane. Ta impreza, ja nie pamiętam, czy na niej byłem. Faktem jest, że w Łodzi było dużo takich imprez. To nie tak, że imprezy odbywały się non-stop codziennie. Nie? Takie imprezy duże odbywały się rzadko. To był wielki dzwon, właśnie wielka impreza, wielkie wydarzenie. Wszyscy się zjeżdżali. Ludzie miesiąc wcześniej już zaczęli oszczędzać pieniądze na taką imprezę. Był taki klub New Alcatraz, dzisiaj wielka legenda, bardzo często wspominana, w którym właściwie wszystko się zaczęło. I takie imprezy, owszem, były co piątek w New Alcatraz. No może nie z takim, nie z takim rozmachem. Owszem, lasery były, to właśnie było coś niesamowitego, że w New Alcatraz był laser, jeden z pierwszych w Polsce. No, pojemność New Alcatraz to była tak mniej więcej 700-800 osób maksymalnie wchodziło do środka. Też było bardzo dobre nagłośnienie, były podesty. No, to, że akurat trafiliście na tą imprezę, to chyba to była gorączka sobotniej nocy. Dokładnie. To było chyba w okolicach klubu Blue Monday. Mówisz, że grałeś wtedy w dyskotekach techno. Czy pamiętasz swój pierwszy występ w Alcatraz? Oczywiście, że pamiętam. Może zacznę od tego, jak w ogóle się zetknąłem z tą muzyką. Aha, zanim powiem, jak wyglądał pierwszy raz jako DJ techno, tak zwane, nie? Było tak, że akurat miałem wolne, więc postanowiłem po prostu zrobić sobie rekonesans po łódzkich klubach. No i ktoś mi tam powiedział, że gdzieś tam grają techno. Nie? Okej, gdzie? Jak to? New Alcatraz. No dobra, nie? No to idziemy. No to poszedłem oczywiście sam, bo najpierw miałem iść ze swoimi kolegami, w którym mieszkałem w akademiku w pokoju. No oni jednak postanowili się uczyć, a ja nie. Dlatego zostałem DJ-em. No i poszedłem właśnie do New Alcatraz. Akurat chyba wtedy trafiłem na imprezę, kiedy były grane Thunderdumy. Bardzo ostre holenderskie techno. Tak. Wyszedłem stamtąd po 20 minutach, nie dałem rady. Okay, to był mój pierwszy raz, pierwszy kontakt. Nie? Ale jednak coś właśnie chyba wtedy zasiali jakieś ziarenko, bo 2 tygodnie później znowu odwiedziłem New Alcatraz i właśnie chyba trafiłem na imprezę, na której gra Amnezja. I pierwszy numer, który bardzo mi się spodobał, którego jeszcze nie bardzo wtedy rozumiałem, to był Injected with the Poison, Praga Khan. Coś w tym numerze było, mi się spodobał, ale to było tyle. No i znasz ten numer wcześniej, czy nie, pierwszy raz słyszałem? To była dla mnie straszna sieczka wtedy, nie? Ale fajna jakaś taka melodia była, ale no, wytrzymałem tym razem pół godziny, nie? I wyszedłem. I to by było w sumie na tyle, gdyby pewnego dnia jeden z DJ-ów, który prowadził sklep muzyczny, powiedział mi, że ty młody, wiesz co, jeden z DJ-ów, który gra w New Alcatraz, potrzebuje zastępstwa na wakacje. Chcesz grać? A ja.
No wiesz co, ja nie wiem, nie? Ja to tylko w klubach studenckich grywam, nie? Jestem za cienki na hakatosy. Dasz sobie radę, nie? Zobaczysz, pomożemy ci, nie? No i właśnie tak się zaczęło, nie? Że wylądowałem w New Alcatraz. Na początku miało być tylko zastępstwo na wakacje, a potem już po wakacjach okazało się, że zostałem już tam na stałe. I pierwsza impreza z moją muzyką, z muzyką old school, rave, to była taka, że przed imprezą dostałem taki stos płyt CD, nie? Bo jeszcze wtedy miałem winyli. Dostałem stos płyt CD i właściciele mi powiedzieli, dobra, masz tydzień na przerobienie, nie? Ja nie chodziłem na zajęcia, tylko siedziałem od rana do wieczora w akademiku i słuchałem cały czas tych numerów, po kolei. Niektóre mi się podobały, niektóre mi się nie podobały zupełnie, ale słuchałem każdego sumiennie, żeby po prostu nauczyć się, przygotować do pierwszej imprezy. Oczywiście i tak, na imprezie wszystko mi się pomieszało, także było tak, że jeden z właścicieli stał przy mnie prawie przez całą imprezę i mówił tak, puść to, a teraz puść to. Dobra, puść to jeszcze raz, nie? A potem teraz to, nie? I tak właśnie wyglądał mój pierwszy raz, że ja nie bardzo wiedziałem, co robię, ale grałem. Wszyscy na mnie strasznie narzekali, że ojejku, co to w ogóle, skądżeście go wzięli, nie? I jak często grałeś na imprezach? Zostałem tam pracownikiem, także grałem tam od czwartku do niedzieli włącznie, 4 dni, ale tak naprawdę imprezy, te właściwe, takie, o których mówimy, odbywały się zawsze w piątki. Czasem w sobotę, ale głównie w piątki i to były imprezy, na których byłem jedynym DJ-em. Zaczynałem grać od godziny 20. Często zdarzało się, że 6 to nie był koniec imprezy, 6 rano. Nie? Raz pamiętam, raz imprezę, o której wyszliśmy o 2:30 z klubu. Znaczy o 2:30 w końcu ochrona wyłączyła muzykę. My pamiętamy tylko Alcatraz właśnie z takich imprez, po prostu na maksa wszystko, wszyscy wariują. I to tak jak mówisz, zawsze były takie centralne imprezy, na których wszystko się wydarzyło. Tak, każdy chciał być w Łodzi wtedy, tak? Tak, Amnezja po prostu grała bardzo dobrą muzykę. Można powiedzieć, że oni tą muzykę właściwie przywieźli. To był Amnezja. W DJ Space, DJ X, MC Adi oczywiście, no tak. DJ Life, o, no jak nie można zapomnieć, wiesz, DJ Life bardzo ważna postać, to, ponieważ DJ Life mieszkał właśnie w Londynie i on przywoził tą muzykę do Łodzi i to co przywiózł, to właśnie pozostali grali. Także on był głównym dystrybutorem płyt winylowych z muzyką old school na Łódź. Sprzedawał je w sklepie, czy właśnie sprzedawał do znajomych? Wtedy były inne czasy. Ja uważam, że muzyka jest dla każdego. Dostęp do tej muzyki powinien być jak najbardziej ułatwiony. Te płyty były dystrybuowane tylko między zaufanymi znajomymi, nawet nieznajomymi. Po prostu jak cię nie znali, to ci płyty nie sprzedali. Aha. Czyli jeżeli DJ grał wtedy jakiegoś hita, takiego na bardziej hardkorowego hita, to wtedy wiadomo było, że go znalazł jakiś rarytas, który mu się udało od kogoś kupić. Bo teraz wszystkie kawałki, które naprawdę się pojawiły w hardkorze, znamy na pamięć, tak? Tak. Czy to było wtedy, że, bo to był 94, czyli to się czuło, że to i tak jest cały czas tak jakby na czasie, prawda? Tak, tak, to było na czasie. Ja pamiętam, że masz nowy Prodigy? Tak. Nie mam. Tydzień temu się okazało. Tak. Dobra, już tydzień temu później miałem, nie? Tak. I znowu, masz nowe coś tam, nie? Nowy Alternate? I weszło, tak. Mam, rzeczywiście, gramy dzisiaj pierwszy raz. Wow. Premiera, nie? Tak. Wszystkie pieniądze, które zarabiałeś, udawało cię tylko wydawałeś na płyty i to wszystko. Jak to wtedy wyglądało? Nie, nie. Wtedy były zupełnie inne czasy. Ja jako DJ zarabiałem wtedy bardzo dobrze. Dzisiaj DJ na przykład dostaje tam powiedzmy 300 zł za seta, załóżmy, nie? Przeciętnie tak, jaka stawka. 20 lat temu ja też dostawałem 300 zł. Studiowałeś jeszcze cały czas w tym czasie, czy zdecydowałeś się zostawić studia? Jak to się mówi, studiowałem. Wszystko, co się stało wtedy, w tych latach ukształtowało twoje życie. Tak, wszystko, co się stało wtedy, to właśnie miało skutki późniejsze, co właśnie się stało. Nie? Tak, teraz wracając jeszcze do Alcatraz, tak naprawdę Amnezja była największą ekipą i wtedy, czy wytwarzały się jakieś inne właśnie mniejsze ekipy, które zaczęły grać w tym samym czasie na tych samych imprezach i tworzyły swoje nowe imprezy. Czy to właśnie się jakoś tak naturalnie wytworzyło, że każdy po prostu polubił tą muzykę i zachciał mu się po prostu grać, spróbować swoich sił jako DJ, MC i to wszystko właśnie tak wyglądało? No wiesz, jeżeli tort smakuje, to każdy chce uszkląć kawałek z torta, prawda? Tak. No i tak to się właśnie zaczęło, że ta muzyka, właśnie szczególnie w Łodzi, to jest fenomen. Szczególnie w Łodzi zaczęła być bardzo popularna. Zaczęło powstawać dużo grup, każdy chciał być DJ-em, każdy nosił 3 płyty w torbie i mówi, jestem DJ-em. Tak. MC, jak nie miał mikrofonu, to przez słuchawki gadał. Tak. Potrafisz wytłumaczyć, dlaczego w ogóle tak się stało, że Łódź po prostu zaczęła się tak
tak jakby pnąć w górę no, pod względem jakiejś rozrywki? Wytłumaczyć to jest trudno. Myślę, że po prostu w Łodzi znalazło się dużo ludzi, którzy właśnie chcieli to robić. To było takie centrum muzyczne, gdzie te wszystkie gatunki muzyczne zaczęto grać, nie tylko rave, zaczęto grać właśnie house'y, techno, właśnie to takie prawdziwe techno, że tak powiem, holenderskie albo niemieckie. Jak długo te czasy trwały, myślisz? Od jakiego momentu do jakiego momentu? Kiedy to się skończyło? Myślę, że trwało to właśnie od 94 do 98 roku. Właśnie na jednej z imprez, że tak powiem, nawinął się pod mikrofon MC Leo. Niektórzy, który wtedy jeszcze nie był jako MC Leo, ale po prostu no, mówi, daj mikrofon pogadać. Dobra, no wtedy był taki czas, że tak. Masz, proszę, chcesz se gadać, nie? Tak, dokładnie. Każdy próbował swoich sił, wiadomo, no, zawsze albo wyjdzie, albo nie wyjdzie i coś z tego będzie, nie? No i okazało się, że jemu to zaczęło wychodzić, jemu też to się spodobało. No i tak zaczęliśmy właśnie występować razem. Jeszcze chciałem powiedzieć, że MC Leo to nie był mój jedyny MC. Przed MC Leo był jeszcze DJ S. Ta muzyka stała się coraz bardziej popularna, coraz więcej młodzieży słuchało tej muzyki i po prostu ludziom, którzy nie rozumieli tej muzyki, dla nich to było jakieś niepojęte techno, dzicz, że tak powiem, ta muzyka zaczęła przeszkadzać. Dodatkowo doszły narkotyki jeszcze, wiadomo, nie ukrywałem, bo nie jesteśmy dziećmi, narkotyki... Myślisz, że doszły, czy były już na początku tego? Narkotyki były zawsze. Zawsze. Hmm? Tak, ale wtedy jeszcze ludzie o tym tak nie mówili, ale wiadomo, jak jeden powie, drugi powie, oni tam biorą narkotyki w tym klubie i palą jakąś marihuanę, nie? No to jak ludzie nie wiedzą, o czym mówią, to im się to wydaje jakieś straszne. Tak. Nie wiadomo co tam się dzieje, jakieś obrzędy satanistyczne może, nie? I zaczęto podpisywać petycje właśnie w celu zamknięcia Alcatraz. Właściciel budynku, w którym znajdował się Alcatraz, został zmuszony przez miasto do wypowiedzenia umowy klubowi Alcatraz. No i odbyła się ostatnia impreza. Teraz tak, zamknięcie Alcatraz. Następnym no, jakby dużym krokiem tak naprawdę była hala sportowa, tak? To było jakby taki welcome back party, tak? Czyli zamknęliśmy Alcatraz, ale cały czas żyjemy, robimy jeszcze większą imprezę, w jeszcze większym miejscu, hala sportowa, 96 rok. Nam się wydawało, że wszystko prowadziło tak naprawdę do tego jednego kulminacyjnego występu do tego czasu. Czy miałeś taką świadomość? Hale sportowe były nieplanowane. Był taki moment ciszy, parę miesięcy, piętro wyżej, dosłownie nad Alcatraz. Był klub Alien, który się zamknął, miejsce się zwolniło, została pusta sala i to była pierwsza impreza z serii Back to the Old School. Naprawdę było no super. Właśnie tą imprezę, powiem Ci, bardziej wspominam jak halę. Od kiedy wiedzieliście, że na przykład, czy wiedzieliście w ogóle skąd są ludzie i czy, że przyjeżdżają właśnie przez wiele kilometrów na Wasze imprezy? No właśnie już podczas tej imprezy Back to the Old School. To właśnie była impreza, która prawdopodobnie zadecydowała o tym, żeby zacząć myśleć o czymś poważniejszym. No i to był właśnie też ten moment, kiedy zaczynał się Love Parady w Berlinie. I stwierdziliśmy tak, jeżeli w Berlinie są, to co, Łódź jest jakaś gorsza, czy co? Tak. A ponieważ to był jeszcze ten moment, kiedy jeszcze właśnie Łódź była stolicą muzyki techno w Polsce, postanowiliśmy to wykorzystać. No i wszystko, że tak powiem, od pomysłu do realizacji, pomalutku na wszystkim pracowaliśmy. Ja sam osobiście wspólnie projektowałem pierwszy plakat na Welcome Back Party. Tak. Nie pamiętam. No, i wiesz, te plakaty były tak naprawdę zawieszone w całej Polsce. Było PlayStation, był Lucky Strike, sponsor miał swoją sieć dystrybucji. Marketingu tak naprawdę. Tak. I poprzez właśnie sponsora te wszystkie plakaty zostały rozdystrybuowane na terenie Polski i rozwieszone w strategicznych punktach. A co właśnie się dzieje z New Alcatraz jako firmy, jako brand? Jak to jest? Czy ktoś w ogóle posiada prawa do tej firmy, do tego znaku, do tego logo, do tej nazwy? Czy w ogóle to jest, czy wszystko już zostało zamknięte, czy jest tylko po prostu jakby logem, który się zostaje po prostu przekazywany na internecie, nie należy do nikogo? Wiesz, New Alcatraz i Parada Wolności wypracowały naprawdę świetną markę. Popatrz, zwróć uwagę, jak myślisz, gdyby New Alcatraz czy Parada Wolności nie byłyby znakami zastrzeżonymi, to mielibyśmy co tydzień Paradę Wolności w Łodzi. Znaki towarowe zastrzeżone, nazwa jest zastrzeżona i logo graficzne też jest zastrzeżone. Po to właśnie, żeby nikomu nie przyszło do głowy zorganizować
Parady Wolności, albo otworzyć klubu New Alcatraz w Łodzi. I o co chodzi? Chodzi o to, że New Alcatraz zbudowało legendę. Tak. A wiadomo, że legendę jest bardzo łatwo zniszczyć. Mhm. Bardzo łatwo zepsuć jest image, jaki powstał kiedyś. Dlatego to jest cały czas chronione. Dzięki temu właśnie nikt nie podszywa się pod New Alcatraz, bo nie może. Jeżeli chodzi o New Alcatraz, to nigdy nie będzie reaktywowany. To od razu rozwiewam wątpliwości, bo dużo ludzi mówi, my chcemy powrotu New Alcatraz. Alcatraz nigdy nie wróci. Natomiast Parada Wolności, trudno powiedzieć, jest wielu chętnych, którzy by chcieli reaktywować, ale my nie chcemy, żeby to powstało w jakiejś tam super komercyjnej postaci. I kto posiada prawa do tych znaków? Cały czas te same osoby. Tak, okej, okay. Super. Dobre posunięcie. A teraz tak, 20 lat do przodu, organizujesz imprezy, wiadomo, miałeś kilka lat przed w graniu. Jak to teraz wygląda? Od jakiegoś czasu po prostu robię imprezy w Łodzi. Postanowiłem wykorzystać swoje znajomości i kontakty w branży. Tak. Emigracja pozwoliła mi na spełnienie jednego bardzo ważnego marzenia. Założenie własnej wytwórni płytowej, tak. Tornado Records. Jakie to są nazwy? Bass Club, Technotic, tak. Screwball, Nefty, Wanter, DJ Flashback. Tak. Czyli to jest tylko muzyka elektroniczna? To jest tylko muzyka elektroniczna, tak zwany New Rave. Inaczej zwany Hardcore Breaks. To jest jedna i ta sama muzyka. Tak. Ja właśnie wydawałem, można powiedzieć, właśnie New Rave, Hardcore Breaks na swoich płytach. Mhm. Dajesz jakieś rady producentom, czy...? Dobrego przepisu nie ma. Mhm. Wszystko zależy od inwencji i pomysłu. Oczywiście według mnie powinny być planinka, ale nie za dużo. Co za dużo, to nie jest zdrowo, prawda? Jak przesłodzisz herbatę, to tak. Też nie jest dobra, nie? Klimat przede wszystkim. Klimat i budowanie napięcia. Czy udaje Ci się po prostu zachęcić do chodzenia na imprezy nowych słuchaczy, no, młodszych ludzi? Tak. Po prostu ja korzystam z Facebooka. Przede wszystkim Facebook ja traktuję jako narzędzie marketingowe. Tak. Ale generalnie Facebook pozwala mi dotrzeć właśnie do rzeszy ludzi, którzy uwielbiają taki rodzaj muzyki. Tak. Widzę, że na przykład na imprezę 12 grudnia przedział wiekowy jest wyższy, średnia przedziału wiekowego, tak. Jest wyższa niż na imprezę 5 lutego, tak. Na Marusze. Musisz pamiętać o tym, tak jakby przekroju różnej muzyki, tak? Tak? Dlatego właśnie nie skupiam się tylko na old school. Akurat pierwsza impreza 12 grudzień, duża impreza, z rozmachem. 5 kolorowych laserów, specjalnie z Katowic ściągam firma, która robi pokaz laserowy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Więc to nie jest jakaś tam firma, tak. Z garażu. Naprawdę bardzo silne lasery, 6-watowe. Wyobraź sobie grę 5 laserów 6-watowych, tak. W klubie. To będzie, tak. Naprawdę masakra. I do tego tancerki profesjonalne, które, tak. Będą się przebierać kilka razy w ciągu nocy. Balony pod sufitem będą. Zakupiłem 1000 glow sticków 6-calowych, takich dużych, nie takie cieniutkie, tak. Tylko takie konkretne, tak. Duże. Tak. Każdy z tych glow sticka do ręki. I to jest na imprezę 12 grudnia. 12 grudnia. Tak, wow. Tak. Impreza naprawdę z dużym rozmachem, tak. Plus wiele tam dodatkowych atrakcji, które są konkursy, mniej więcej konkurs na przykład na najbardziej najlepiej ubraną osobę w stylu rave. Tak. I do wygrania nie jest wejściówka jakaś, tak. Nie? Tylko po prostu normalnie gotówka. Powiedz mi, jak normalnie byś się przygotowywał do grania na imprezie? Masz jakiś rytuał, wybierasz płyty specjalnie na okazję? Jak to wygląda? Tak, zawsze się przygotowuję do imprezy. Chociaż potem to wiadomo, że przygotujesz się, potem i tak trzeba improwizować. Tak. Bo ja jestem znany z tego, że po prostu wytwarzam klimat. Mówiąc o old schoolu i o hardkorze, myślisz, że ta muzyka ma taką pierwotną własność, przez którą ludzie na przykład wyzwalają jakieś negatywne i pozytywne emocje? Bo zauważyłem, że twoje sety po prostu są tak jakby wesołe i się zmieniają na bardzo ciemne. Czy jest coś takiego właśnie w tej muzyce, że można to tak to przyjąć? Tak, wiesz co, zasada sinusoidy. Wszystko można matematycznie opisać. Tak. Generalnie jest tak, budowanie klimatu, napięcia i nastroju. Moje sety właśnie charakteryzują się tym, że zaczynamy wesoło, swobodnie, lekko, bawimy się, ludzie już rozochoceni, tak. Super.
no to wtedy następuje moment, kiedy można troszeczkę zejść w dół. Tak, nie? Tak. Schodzimy w dół, zaczyna się być mroczno, tak. Zaczyna robić się ciężko, parkiet zaczyna się przerzedzać. Tak. I wtedy, aha, sygnał, dobra, no to już wychodzimy z powrotem z dołu i z powrotem z ciemności nastaje jasność. Tak, nie? Tak. I to się świetnie sprawdza, bo ludzie w ten sposób właśnie nawet na ten moment wyjścia z tej ciemności do jasności reagują jeszcze bardziej entuzjastycznie i z radością, niż tak jakbym cały czas grał wesoło. Tak. Bo wiesz, to jest po prostu no, tak jak w życiu, że kiedy człowiek jest wesoły, prawda, a potem zaczyna się być smutny i kiedy znowu staje się wesoły, to ta radość po smutku jest jeszcze większa niż poprzednio. Nie? Jakie masz rady dla początkujących DJ-i? No właśnie, zasada numer jeden. DJ nie gra dla siebie, tylko gra dla ludzi. A na zakończenie powiedz jeszcze, jak możesz się z tobą skontaktować? W jaki sposób DJ-e, którzy by chcieli grać na twojej imprezie, mogą się skontaktować? Jak ludzie mogliby dowiedzieć się o tym, jaką organizujesz imprezę? Najważniejsza strona hub, to jest tornadorecords.info. Tak. Z tej strony dostaniecie się na wszystkie inne podstrony. Tak, tornadorecords.info. Na Facebooku też oczywiście jestem. Tak. Jeszcze jedna historia na zakończenie. Zacząłem historią, chciałem skończyć z historią. A rok temu w listopadzie byliśmy na waszej imprezie w Toruniu. Mam niestety smutną historię, ale to trochę związaną z wami. Mój ojciec zmarł kilka tygodni przed waszą imprezą i postanowiłem po prostu zorganizować mój przyjazd do Polski w tym samym czasie. Bo uważałem, że pójście na waszą imprezę po prostu pozwoli mi na jakby na oderwanie się od tego wszystkiego, co się działo. I po prostu poszliśmy na tę imprezę razem ze znajomymi i bawiliśmy się tak samo jak 20 lat temu. I chciałem wam za to podziękować, że po prostu udało wam się robić to, co kiedyś robiliście tak samo i wszyscy się naprawdę dobrze bawili. Jest to jedna z najlepszych imprez, na jakiej byłem. Dziękuję. Dzięki.